Cześć, siemka, witajcie. Uzupełniłem już mój album z Euro 2024 Germany. Jak widzicie, trochę kart już w środku jest, ale braków na pewno jest jeszcze sporo. Ale to pokażę wam w następnym odcinku z tej serii, ponieważ dzisiaj grubo lecimy na tapet, bierzemy multipaki. I uwaga, uwaga, nie są to zwykłe multipaki, bo nie są to z polskiej dystrybucji, a jest to dystrybucja niemiecka. Czym się te multipaki różnią od polskich? Mamy tutaj w środku każdego 4 saszetki i 2 karty limitowane, ale dodatkowo, uwaga, można trafić kartę Klub 100. Ona się oczywiście nie trafia w każdym multipaku, tylko w jednym na ileś tam, ale takie karty są dosyć chodliwe, bo jedna taka jest warta około 50 zł, natomiast można tutaj trafić też Klub 100 Cristiano Ronaldo. Jak wiecie, te tuzy największe są warte więcej. Tak multipak prezentuje się z tyłu. No, potwierdzenie, że jest to dystrybucja niemiecka, austriacka i szwajcarska. 10 eurasków to kosztuje u nich. O, i macie właśnie informację, że karta Klub 100 trafia się 1 na 4 multipaki, a ja mam 5 do tworzenia. Także teoretycznie gwarantowanego powinienem mieć jednego klubsa, a znając moje szczęście, nie trafi, że się żaden. Ale dobra, lecimy tutaj z tym tematem. Jak to w ogóle wygląda w środku? Mamy tutaj saszetki i tu już nie mamy, czekajcie, tu już nie mamy nic. W ogóle to fajnie te multipaki zrobili. No, także tu mamy limitki i tu mamy saszetki. Fajnie te multipaki zrobili, ponieważ pamiętam, dawniej zbierałem karty, to wyglądało w ten sposób, że multipaki były przeźroczyste. Teraz są niewidzialne z obu stron, zasłonięte, także nie można podejrzeć coś w środku. Ale fajna rzecz, że limitki są schowane w saszetce, bo wiecie, dawniej one były luzem w tych multipakach, one się tam obijały, te limitki z multipaków miały zawsze rogi uszkodzone, te limitki nie miały zbyt wielkiej wartości, a teraz fajnie zabezpieczone jest to w saszetce, także lecimy. W ogóle to chyba wygląda to w ten sposób, że jest dodatkowa trzecia saszetka, jeżeli są, jeżeli jest Klub 100, ale tutaj akurat nie było. Mamy Janika Carrasco i mamy Frankiego de Jonga. Także dwóch piłkarzy rodem z Beneluxu. A my lecimy z saszetkami bez większego przedłużania. Przybliżę, żeby lepiej było widać. Tutaj kart nie będę czytał, chyba że wpadnie ktoś dobry. A słaba saszetka, widzę pierwsza, bo nikt raczej ciekawy nie był. Lecimy z drugą. 20 saszetek, skoro są tu... O, będzie chrom, widzę, fajna. Fajnie, fajnie. Orban, Tadić, ej, Robertson, fajnie, ale nie fajnie, bo... To jest niestety moja powtórka, także pójdzie na wymianę. I tu jeszcze Safir Moukoko. Jeszcze dwie saszetki w tym multipaku. I polecimy z drugim. A są przecież 5 do tworzenia, także zobaczymy. Griezmann, Blind, Paralel, Pekarik. I tak to się prezentuje. Ostatnia saszetka. Czyli tu Klub 100 nie było, ale mam 4 jeszcze multipaki, czyli teoretycznie powinien jeszcze jakiś wpaść gość. A czy tak będzie? No zobaczymy. O! Emerald De Bruyne na kapitanie. Spoczko. I co? Lecimy z drugim multipakiem. W ogóle to powiem wam, że na razie to są ostatnie rzeczy z tej edycji, którą tu otworzę. Na razie przynajmniej.
w kwietniu, bo w maju wrócę do otwierania. No i tu no niestety znowu klub 100 nie mamy. Czekajcie, wezmę to na razie na bok i pokażę wam na razie limitki. Oby nie było powtórki, widzę, że już nie będzie, bo jest Rumunia i jest Francja, także nie miałem ich. Z Francji jest Teo Hernandez, z Rumunii jest George Puskas. Lecimy z zaszytkami. No niestety znowu bez klub 100, ale są jeszcze 3 strzały, może się uda. Nigdy nie wiadomo. Gakpo, Mukoko. O, mamy tutaj Safira Pepe. Safiry, czyli te karty tak jakby limitowane, kart specjalnych, wiecie o co chodzi już. Jak ktoś jest nowym tutaj zbieraczem, właściwie kolekcjonerem takich kart. No i tu mamy właśnie paralelka Batshuayi, karta odwrócona, jest to legenda, piękne są te karty. Dosyć często się trafiają, bo jedna na 7 saszetek, ale mamy tutaj Briana Laudrupa, a go wiem, że na pewno nie miałem. Także spoczko. Lecimy dalej. Czekajcie, tak, może weźmiemy. Kapitan Oblak. Alaba. O, mamy Emeralda Pepe. On się chyba już trafił. Także powtórki niestety lecą. A zawsze to jest najgorsze, trafiać powtórki kart specjalnych, bo bazówkami się zbytnio tutaj nie przejmujemy. A tu chyba nic lepszego nie będzie. O, znowu Pepe się trafia. Często widzę. No także w tym multipaku słabo, bo tylko legenda, niestety, ale lecimy z trzecim, nie poddajemy się. I co my tutaj mamy? Jest! 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 Wow! Jest klub 100! Andrew Robertson! To, i to ciekawe, kurde, no myślałem, że on będzie zapakowany w saszetce. I to jest, no trafił się już Robertson na chromie. A fajnie, fajnie. Myślałem, że będzie w saszetce, a on jest luzem, ale na szczęście karta nieuszkodzona. No i spoko. Już się cieszę, już jest banan na twarzy, bo wiem, że chociaż szczęście się uśmiechnęło, bo wiecie, mogłem w multipakach tych 5 nie trafić nikogo, a trafiłem chociaż jedną, może będzie druga. O, mamy Chorwację i mamy Niemcy, czyli nowe limitki i to mnie cieszy. I jest to Brozovic i jest to Kimmich. W ogóle, jeżeli chodzi o te limitki Euromaster, jak się nie mylę, to z każdej z 21 reprezentacji jest po jednym zawodniku. Także jak widzicie, że jest flaga państwa, którego nie trafiłeś, to wiesz, że jest nowy zawodnik. A jak jest ta sama flaga, to wiesz od razu, że już trafiłeś powtórkę. Mamy tutaj Hero na Emeraldzie Chouameniego i bazóweczki. 3 saszetki jeszcze, ale ten multipak no naprawdę oddał już. Ale może jeszcze będzie coś dobrego z kart w środku. Czemu by nie? O, Ronaldo jest, ale na zwykłej tej karcie kapitana. Ale Ronaldo to zawsze Ronaldo. Już oddał ten multipak, także się cieszę. A 2 saszetki jeszcze zostały. I tu będzie Emerald Van Dijk. Fajna karteczka. No i ostatnia saszetka. I kogo my tu mamy, moi drodzy? O, tu widzę, nikogo ciekawego nie ma w ogóle w tych 4 saszetkach, żadnej takiej
bardziej lepszej karty, ale jeszcze dwa multipaki zostały, ale i tak się cieszę, bo ten multipak oddał. Mimo że nie było nic ciekawego w środku, to no była Club 100, także już jest sukces. Czekajcie, rozwalę to tak i może tutaj będzie co. Jest! 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 Już go wyjąłem. Jest! Cody Gakpo. Holandia. Druga karta Club 100. Ale super. Czyli jedna taka karta na cztery multipaki, czyli tak jakbym otworzył 8 multipaków, a mam tylko 5. A jeszcze przecież jeden został do otworzenia multipaka. Może być 3. Wow, ale już jest progres, już jest sukces. Jedna taka karta około no 50 zł. Jak ktoś to zbiera, chce to zebrać. O, Serbia i niestety mamy Niemcy, czyli to byłby Kimiś, jak się nie mylę. Ze Serbii mamy Kostića. No i mamy Kimisia, czyli moja pierwsza powtórka limitki Euromastera. Jakby ktoś się chciał wymienić, to Kimisia mam na wymianę. Już mówię od razu. Ale 400 setki lecimy z nimi. Już oddało, a w środku może coś jeszcze będzie. Mamy tutaj Emeralda Marina i no jest Nedved, ale to jest niestety moja powtóra. Jeżeli chodzi o legendy, czyżby to miała być najlepsza karta z tego multipaka? Czy będzie ktoś jeszcze lepszy? No, mamy Millera na paralelce i Bazówę. Jeszcze dwie saszetki. No i oczywiście ostatni multipak, ale już jest dobrze. Już są dwie karty Club 100, także już się cieszę. Już wiem, że to był dobry zakup. Te multipaki niemieckie. Wejkowicz, paralel. I chyba to będzie tyle, jeżeli chodzi o to, bo to. Chyba, że tu ktoś wpadł w tej saszetce. Zobaczymy. Zobaczymy. Kapitan Heroes. No nie. Tutaj same bazówki już. Czyli tutaj też sam Nedved, ale został ostatni multipak. Ostatnie saszetki, jakie otworzę w kwietniu w ogóle z tej edycji. Będę sobie przerwę, ale powiem Wam szczerze, będzie w kwietniu teraz niedługo kolejny opening, jeżeli chodzi o karty piłkarskie, ale inna edycja. Edycja wydawana przez Panini, edycja kioskowa. Możecie spróbować zgadnąć, jaka to będzie. Lecimy. Zobaczymy. Wyskoczy czy nie? Chyba nie. Tu już nic nie ma. No, nie ma. Tu się też nikt nie schował, także cztery saszety zostały. I limitka, czyli no dwie karty Club 100, ale jeszcze i tak cieszę, że się tak stało, że wpadły. Bałem się, że w ogóle nie wpadną. O, limitka z Belgii, to już wiem, że nie powtórka. I Serbia, no niestety powtórka, bo tam już miałem tego Kosticia, dobrze mówię? Tak, Kosticia, czyli tu będzie Carrasco. Czekaj, a nie! Carrasco przecież trafiłem w pierwszym multipaku, czyli dwie powtóry niestety. Czyli Kostić i Carrasco będą na wymianę. No niestety. To jest zawsze takie najgorsze uczucie dla kolekcjonera, jak trafia powtórki kart specjalnych, bo wiesz, że się musisz kiedyś wymienić, żeby mieć coś nowego. A jak powtórki bazówek to raczej się tym nie przejmujesz, bo bazówki często wpadają. Tu będzie Safir Ultimate. Mam nadzieję, że ktoś dobry. Sarabia. O, Griezmann. Spoko, karta fajna. Trzy saszety. I kończymy ten naprawdę udany. No, co by nie powiedzieć. Jeszcze jakby jakaś karta Black wpadła. Czy by tu była? Nie, chyba nie.
Tu będzie Nedved znowu. No, no niestety, powtóra. No także powtóry wpadają. Ale dwie saszety jeszcze zostały. Dwie saszetki. I tu będzie ktoś ciekawy? Czekajcie. Wykrakałem. Jest Black. Jest Black. Black Edge Edition. A zaraz zobaczymy, kto tam będzie. Unkan i. No niestety, moja powtórka. Kurde, powtóry wpadają. Black Edge Edition Eriksen. Ale piękne, piękne, przepiękne naprawdę karty są. Także no, tu wpadła legenda w plug w back, także tu już w tej saszetce raczej nic nie będzie ciekawego, choć mógł. No, mógłbym się mylić i widzicie co to jest, widzicie co to jest. A kto? Oby nie Sabitzer, bo mam trzech. O, Ronaldo. Goal stopper. Goal scorer oczywiście. Jest, De Jong. Nie miałem go. Fajnie. Super. Jeżeli chodzi o seta kart, to ten multipack najlepiej wypadł, ale tutaj nie było, jeżeli chodzi o. To są najlepsze karty, które kupiłem. No, trafiłem z tych multipaków, ale najbardziej oczywiście cieszą te dwie perełki, jaką są karty Klub 100. Mam Gakpo i mam Robertsona, także już się cieszę z mojego zakupu. Fajne, fajne naprawdę multipaki. Droższe niż te polskie, ale naprawdę oddały. Także już się z tego powodu cieszę. A ja w następnym odcinku pokażę Wam mój album, jak te wszystkie karty powkładam. No i będę, tak jak mówiłem, nagrywał openingi od przyszłego tygodnia z innej edycji, wydawanej przez Panini kioskowej. Jaką, to możecie się spróbować zgadnąć. Piszcie w komentarzu, może komuś się uda zgadnąć. Także trzymajcie się do następnych odcinków. A ten naprawdę się udał dla mnie. Także cześć.